Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic. A teraz czas na przegląd prasy. To, o czym nie piszą gazety dzisiejsze. Wczoraj wielka demonstracja w Czechach. Mamy połączenie. Pani Petruska Szustrowa jest przy telefonie. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Wyjaśnijmy, o co chodzi Czechom? Dlaczego ponad 250 tysięcy ludzi zebrało się w Pradze, żeby zademonstrować przeciwko rządom premiera? No tak konkretnie oni protestują przeciwko panu premierowi Andrzeju Babiszowi i przeciwko pani minister do spraw sprawiedliwości Marii Benešovej, która jest nowa i która proponuje reformę justycji. Ja nie do końca rozumiem to, dlatego że mnie się wydaje, że ta reforma jest w porządku, no ale to jest dosyć skomplikowane. Ale tak jak zrozumiałam, bo atmosfera, widziałam w telewizji, bo ja nie wytrzymam stać 2 godziny na słonku. Atmosfera była bardzo przyjemna, dużo dzieci, dużo, naprawdę dużo ludzi, dużo transparentów i te protesty byly przeciwko tomu, že ľudia sú nezadovoleni. Bolo tam dużo transparentów i przemówień na temat zmiany klimatycznej, na temat tego, že trzeba pozmienić zemědělstvo, že by trochę trzymala się woda w regionach i no, te protesty były bardzo, było to po prostu, ja by powiedziałam wyrażenie niezadowoleności. Ale kto protestuje? Lewica, prawica, wszyscy razem? To nie da się powiedzieć, czy lewica, czy prawica, bo to są te żądania są konkretnie są przeciwko panu premierowi i przeciwko pani minister sprawiedliwości i za niepodległość justycji. Jeżeli patrzymy na to, kto, jak politycy się wyrażają, to opozycja, to znaczy no, ciężko powiedzieć, czy prawica, czy lewica, bo ODS, to jest nasza partia byłego pana premiera i prezydenta Klausa, ta jest za demonstranty, ale są na przykład piraci, którzy na pewno nie są klasyczną prawicą, a chyba w ogóle to nie jest prawica. To znaczy, że ten obóz rządowy jest no tak przeciwko demonstracji, oni są tolerantni, mówią mamy demokrację, to dobrze powiedział wczoraj pan premier. No jak mamy demonstrację, to jak mamy demokrację, to niech swoje opinie wyrażą na placach, to w porządku. A opozycja przeciwko rządowi mówi, że tak dobrze, że ludzie demonstrują. Ale to jest olbrzymia mobilizacja Czechów, jak przeczytałem, to jest największa demonstracja od 1989 roku. Tak, największa demonstracja od rewolucji aksamitnej i powiedziano, że będzie następna, to już jest chyba 6. albo 7. demonstracja, chyba co miesiąc, albo co 2 tygodnie jest demonstracja przeciwko za odstąpienie pana premiera, który ale na drugiej stronie wygrał wybory. I ta następna powinna być 16 listopada, to jest data symboliczna, bo 17 u nas była ta wielka demonstracja, po której obalila się komuna. Ale znaczy, że chyba demonstranci liczą na coś naprawdę wielkiego. Ale z tego, co pani mówi, premier Babisz nie specjalnie przejmuje się tą demonstracjami. No, absolutnie się nie przejmuje, powiedzmy. On powiedział, że
Może nie będę się wyrażał, że dobrze, że jest demokracja i niech ludzie powiedzą, co mają na sercu, i że on nie widzi powodu do tej demonstracji, dlatego że to, co chcą demonstranci realnie, to znaczy reformu albo niepodległość justycji, to już jest zaproponowane, że pani minister sprawiedliwości jest pierwsza, która przedłożyła tu propozycję tej reformy i że on według niego jest wszystko w porządku. Ale trzeba też powiedzieć, co najciekawsze, powiedział już chyba 2 miesiące temu przy demonstracji, a powtórzył, że on nigdy nie odstąpi na presję ulicy. Że nie ustąpi, a istota tej reformy wymiaru sprawiedliwości na czym polega? Polega na tym, że jest potrzebne, żeby dla najwyższego prokuratora, u nas jest zastępca stanu, żeby też był jakiś srok, żeby był termin, że on by nie był mianowany, powiedzmy tak, na dożycie, żeby był mianowany na przykład na 10 lat, na 8 lat, na jakiś termin. I jest tam tego więcej, ale to są detale. Chodzi o to, że demonstranci się obawiają, że była nowa pani minister mianowana dlatego, żeby się skończyło karne ściganie pana premiera. Ona powiedziała już, pierwsze co powiedziała jak minister było, że nie będę odwoływała naczelnego prokuratora, zastępca państwowego i że ministra jedno ściganie nie dotyczy, że po prostu nie. Ale oni chyba nie wierzą albo się nie zgadzają, bo pani minister Marie Benešová była doradcą pana prezydenta Beneša, pana prezydenta Miloše Zemana, przeciwko któremu bardzo, bardzo się mówiło też na tej demonstracji w sprawie jego opinii prorosyjskiej. Co jest coś zupełnie innego. To już jest zupełnie inna i może nawet ciekawsza historia. Tak, to jest to. Dla mnie też, bo mnie się wydaje, że jak jest ktoś wybrany, no przykro mi, no ja się mogę zgadzać, ja się mogę nie zgadzać, ale żeby odstępował, no nie wiem, ale oczywiście dla mnie jest pan prezydent nasz większym problemem niż pan premier, ale oczywiście mam różną opinię demonstrantów, ale muszę powiedzieć, że tak jak oglądała w telewizji, tak bardzo sympatycznie mówiono, nie było takiej wielkiej nienawiści, była niezgoda, ale taka pewna tolerancja, bo ja strasznie nie lubię, jak są te społeczeństwa podzielone, tak jak polskie, tak jak czeskie, no nie tylko, amerykańskie i tak dalej. Taki jest już nasz świat. Tak, taki jest niestety nasz świat, a mnie się podoba, jak ktoś jest w stanie mówić z człowiekiem, który ma inną opinię. Staramy się to robić, chociaż to nie jest łatwe. Bardzo serdecznie, może nawet było łatwiej w opozycji, kiedy człowiek był, bo wtedy jakoś wszystko było jasne, ale też nie z każdym można było rozmawiać, prawda? Muszę powiedzieć, że w opozycji praktycznie z każdym było można rozmawiać, bo przecież chcieliśmy, żeby świat był taki, żeby każdy mógł powiedzieć swoje. Nie tylko moje, to co ja i kto nie, to jest rok. Ale okazuje się, że realizacja marzeń nie jest sprawą prostą. No oczywiście, przecież Królestwo Boże będzie indzie, to nie jest na ziemi. Ale to nie oznacza, że mamy rezygnować z marzeń.
Nie, ale mamy też nastroje, na przykład głosowanie i tak dalej, ale nie, to ja jestem za, mówię, ta atmosfera tam mi się bardzo podobała, bardzo przyjemnie, te dzieci i ludzie tacy młodzi, tacy, no bardzo różni, nie tylko młodzi, starzy i mówią, no zupełnie rozsądnie. Ja by temu głos nie dałam, ale podoba mi się, jak ludzie tak cywilizowanie się wyrażają. Bardzo serdecznie dziękuję. Więcej rozumiemy z tego, co dzieje się w Czechach. Dzięki pani Petrusce Szustrowej, bohaterce opozycji zresztą. Dziękuję. I nie tylko. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Na zegarze godzina 8:53.